sukcesem każdej firmy jest pracownik. I Michelin sobie bardzo dobrze zdaje z tego sprawę, co pokazuje właśnie organizacją tych Dni Zdrowia tutaj dzisiaj, gdzie pracodawca zdecydował się zorganizować akcję profilaktyczną, akcję dbania o zdrowie pracownika na terenie swojej firmy. W Olsztyńskiej Fabryce od kilku lat organizujemy wiele akcji profilaktycznych różnego rodzaju i zauważamy tendencje pracowników do wielkiego zainteresowania nimi. Dlatego od 2 lat prowadzimy Dni Zdrowia i właśnie tak jak dzisiaj pracownicy tu na terenie fabryki mogą skorzystać z pakietów medycznych. Są to badania USG, EKG, pomiar glukozy z palca, spirometria, jak również badania laboratoryjne. Przy organizacji takiego wydarzenia dużą uwagę zwróciliśmy na logistykę, bezpieczeństwo i intymność pacjenta w trakcie badań. Wszystko przebiega zgodnie z założeniem, wszystko płynnie, sprawnie, bez kolejek. Pacjenci są obsługiwani w bardzo przyjaznej atmosferze. Dzięki takiej organizacji skracamy czas badania do minimum, dzięki czemu nie zakłócamy również pracy Michelin. Olmet to ludzie. Dzięki temu, że w naszej firmie mamy prostą, przejrzystą komunikację, ale przede wszystkim dogadujemy się między działami, to tego typu organizacja jest dla nas przyjemnością. Muszę przyznać, że w badaniach, które wykonałem u bardzo dużej ilości pacjentów, udało mi się wykryć nieprawidłowości, które wymagają bądź dalszej diagnostyki obrazowej, bądź konsultacji lekarskiej. Częścią marzenia Michelin jest to, aby nasi pracownicy byli zdrowi. Dlatego w ramach Dni Zdrowia w naszej fabryce cyklicznie proponujemy naszym pracownikom przebadanie się, żeby mogli dowiedzieć się o swoim zdrowiu wystarczająco szybko czegoś, na co powinni zareagować. Michelin jest takim pracodawcą, który pokazuje, że bardzo dba o zdrowie swoich pracowników. Kluczem i sukcesem każdej firmy jest zdrowy pracownik. To właśnie się tutaj dzisiaj dzieje.